Karolina, proszę Cię. Karolina jest od 13 lat w Izraelu, przyjeżdża oczywiście do nas, my do niej jeździmy, znamy ten kraj i lubimy. Niech ona teraz coś na ten temat powie. Dobry wieczór Państwu. Ja zaskoczyłam tata trochę tym pierwszym moim zdaniem. Przepraszam Karolina, ale jeszcze chcę powiedzieć, że Karolina jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Archeologii. Brawo. Brawo! Przyjechałam dzisiaj rano, przyleciałam z dziećmi moimi, które tak strasznie hałasowały. Przyjechałam do święta, ale zostałam oczywiście zaproszona na dzisiejszy wieczór i przyjechałam specjalnie, żeby być tutaj z mamą. I od tego chciałabym zacząć. Mama nas zaskoczyła kompletnie tym, że zaczęła pewnego pięknego dnia rano pisać wiersze. Większość z tych wierszy napisała u mnie w domu, na tym balkonie, po którym najprawdopodobniej latały jakieś myszy i jeże, nie wiem co. Gdzie ty widziałaś te jeże? Mam nadzieję, że ich tam już nie ma. Mama, jesteśmy z ciebie bardzo dumne, z siostrą. Napisałaś kilka przepięknych tekstów. Jestem po prostu wzruszona, jak widzę mamę na scenie. Widzę mamę inną, niż ją znam. Przepraszam, naprawdę się wzruszyłam, jak słuchałam tych wierszyków i piosenek. Pięknie. Mniej jesteśmy z siostrą Bunastaty, który w tej chwili wydał dwie piękne książki. My te teksty z siostrą znamy od dziecka. Widziałyśmy, jak tata pisał te teksty, jak brał sobie butlę wina do ręki, siedział i pisał. I nas też do tego cały czas podpuszczał. Nie do naszego pisania, ale po pierwsze robiliśmy, żeby tą butlę wina wzięły i zaczęły pisać. Tak? Bez wina nie ma pisania wierszy, ale moja mama jakoś bez tego wina pisze i pisze świetnie. Niektóre z tych wierszyków, które są w drugiej książce taty, napisałyśmy z siostrą razem z tatą. Na przykład to my, kredki super kolorowe. Albo co tu ubrać do tej szkoły. To są w części moje wiersze, więc ja sobie je proszę, żeby tam jakieś tą ja część napisałam. Dochodu była tam. Tak, i tam muszę coś napisać, bo ja też siostrę. Także dziękuję moim kochanym rodzicom. Jesteśmy naprawdę zadowolone z siostrą. Tata poprosił mnie, żeby powiedzieć parę słów na temat jakiś temat o Izraelu i o judaizmie. Izrael jest moja ogromna miłość, która się później przerodziła w miłość do pewnego pana, z którym zrobiłam dwoje wspaniałych dzieci. Tata chyba nie wiedział, że jak ja, właściwie wiedział, że jak ja zacznę mówić, to już nie można mi przerwać, także parę słów, nie wiem, czy mi się uda. Chciałam jakoś to, co będę mówić, nawiązać do dzisiejszego wieczoru, takich wieczór przedświątecznych, ale jakby tutaj połączyć święta Bożego Narodzenia z Izraelem, nie bardzo, chociaż u nas w tej chwili już jest czwarty dzień Chanuki, zapalamy świeczki, to święto światła, święto zwycięstwa światła nad ciemnością, odbicia świątyni z rąk Greków, także to nie jest najlepszy może właśnie powód do tego, żeby jakoś to połączyć, ale znalazłam sobie pana Pliniusza Starszego, który żył w starożytnym Rzymie w czasach drugiej świątyni, która zresztą została za jego życia zniszczona w 70 roku, no w 79 i on tą świątynię jeszcze zobaczył. W starożytnym Rzymie było też coś bardzo podobnego do sympozjonu, to się nazywało convivum. Trochę mniej było mówienia, więcej było picia i jedzenia, ale jednak. I przypuszczam, że na jednym z takich wieczorów przy winie Pliniusz Starszy powiedział, że był w Ziemi Świętej, w Izraelu i widział tam trzy cuda. Pierwszy cud to było morze, w którym się nie tonie. Drugi cud, świątynia, w której nie ma posągu, czy nie wiadomo, do kogo się modlić. I trzeci cud to był dzień, w którym się nic nie robi. Taki dzień zaczyna się właśnie dzisiaj. Zaczął się już w wschodzie słońca. Mamy właśnie szabas, czyli szabat inaczej po hebrajsku. O Morzu Martwym, to oczywiście chodzi o Morze Martwe, nie będę mówiła. To jest przedstawienie świątyni w Jerozolimie. Jest w Muzeum Narodowym, jest przepiękna makieta całej Jerozolimy z czasów drugiej świątyni. Tak wygląda świątynia. Dla Pliniusza i dla starożytnych Greków było to coś niesamowitego, że jest świątynia, w której nie wiadomo, jak się modlić. Judaizm jest pierwszą na świecie i w jego czasach jedyną religią monoteistyczną, w której jest jeden Bóg, którego koncepcja jest zupełnie inna niż koncepcja Boga w starożytnym Rzymie, czy w Grecji, czy we wszystkich, w całym starożytnym świecie.
bo jest to nowe ujęcie zupełnie. Także dla Pliniusza był to szok. Mamy koncepcję Boga, Bóg jedyny, wszechmogący, transcendentalny, niewidzialny. Jego imienia nawet nie wolno mówić. Także coś dziwnego. Tutaj mamy właśnie zapisane imię Boga, które do tej pory, do dzisiaj, nie wiadomo jak tak naprawdę wymówić. Jego nie wolno wymawiać. Oczywiście to mniej więcej brzmi Jahwe i my mówimy to Jahwe. Natomiast Żydzi, przede wszystkim religijni Żydzi, absolutnie tego imienia nie mogą powiedzieć. Tylko i wyłącznie tak zwany Wielki Kohen, czyli najwyższy kapłan, który był jedyny, który mógł wejść do świątyni, do miejsca, które się nazywało Święte Świętych, wiedział, jak wymówić to imię i wypowiadał je tylko raz w roku. Ponieważ wypowiedzenia tego imienia prawdopodobnie, co dzisiaj muszę powiedzieć, to jest taki na mój konik, który kiedyś bym chciała, żeby ktoś mnie zaprosił, żeby o tym właśnie mówić. Odkrycia najnowsze fizyki kwantowej w tej chwili udowodniają, że ta cała teoria, o której tutaj powiem parę słów, jest zupełnie możliwa. Że to, jak wymówić to imię, powoduje, że ten wymawiający ma jakąś niesamowitą moc stwarzania. Dlatego tego imienia nie wolno wymawiać, do dzisiaj nie wiadomo, jak je wymienić. Tutaj przechodzę szybciutko do liter alfabetu hebrajskiego. Każda litera alfabetu hebrajskiego, to się nazywa gematria, ma jakąś wartość liczbową. Na początku mam alef, bet, gimel i każdy taki. To jest zresztą dzisiaj używane. Jak się mówi klasy, u nas to nie jest klasa pierwsza, to klasa alef, klasa b, bet, klasa gimel. I jeżeli weźmiemy sobie na przykład Karolina, to mamy litera kuf, to jest 100, litera rejs, to jest 200 i tak dalej. Z tego wychodzi jakaś wartość liczbowa. I tutaj chciałam po prostu powiedzieć parę słów o tym, jak język hebrajski i dlaczego to imię Boga ma taką niesamowitą siłę. Język hebrajski wierzy się, że jest... Przepraszam. Ciucio, chodź. No jak? Z wychowania. Jest językiem stworzonym przez samego Boga. Kabaliści żydowscy mówią o tym, że któregoś tam dnia taka, a nie inna litera została stworzona, ma taką, a nie inną właściwość, ona ma jakiś dźwięk, ta litera. I teraz to może być trochę skomplikowane, ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ fizycy kwantowi dzisiaj mówią o tym, że wszystko, co jest stworzone, wszystko, co do nas otacza, cały wszechświat, to jest właściwie tylko energia. My jesteśmy stworzeni z energii. Te wszystkie atomy to jest właściwie tylko energia, nie ma materii. I teraz ta energia to są fale, to jest jakaś częstotliwość. I ta częstotliwość stwarza. Dlatego jak był wielki wybuch, to w Biblii jest napisane, na początku było słowo. Na początku była wibracja. Na początku była jakaś energia, która stworzyła ten wszechświat. I teraz każda taka litera, jak powiem A, czy jak powiem B, czy jak powiem G, to daje inną wibrację, tak? Co jest dzisiaj mierzalne. I teraz, jeżeli stworzymy jakieś słowo, to one też dają jakąś wibrację, która może tworzyć. I dlatego słowo Jahwe, słowo Jud, Jud, Hej, Wav, Hej, to są litery hebrajskiego, jeżeli się wypowie je w odpowiedni sposób, ono ma niesamowitą moc. A oprócz tego, to geniusz języka hebrajskiego jest naprawdę ciężko go pojąć. Jest to coś, czym zajmują się naukowcy na całym świecie, bardzo, bardzo poważni naukowcy. Na przykład to są teksty z Biblii, w których można zobaczyć, jeżeli pominiemy przerwy między słowami, nagle się okazuje, że są tam zapisane jakieś rzeczy, na przykład niektórzy są tacy, którzy napisali książki, w których znajdują w Biblii jakiś kod, w którym jest napisane, że Obama zaatakuje Irak, czy tam nie wiem, coś jeszcze i coś niesamowitego. Nie wiem, czy wierzyć, czy nie wierzyć, ale jednak jest w tym coś niesamowitego. Tutaj mam takie śmieszne przedstawienie. Mamy słowo Av, czyli ojciec. Kiedy dodamy tutaj Alef, mamy literę, cyfrę 1, Bet, 2, już po hebrajsku mówię, to razem daje 3. Im, M, czyli matka, to jest 41. Jak to dodamy do siebie, to wychodzi 44, słowo dziecko. I takich różnych fajnych gier jest niesamowicie dużo. Jest jeszcze wszystko, cały świat, ponieważ te litery są jakby podstawą świata, podstawą stworzenia świata. Cały alfabet, jak ułoży się w linii, jest jakby taką podstawą, takim blatem, na którym stoi cały świat. I teraz pierwsza litera to jest alef, środkowa litera to jest mem, a ostatnia litera to jest taf. I te trzy litery
tworzą słowo emet, prawda. Cały świat opiera się na prawdzie. Także mogłabym to mnożyć, jest to coś, czym się kiedyś interesowałam, jest to naprawdę wspaniała, interesująca sprawa. Ale tak króciutko kończę, bo chciałam dalej, mówiłam, że tak dużo mówić. To jest druga świątynia. Tutaj mamy ścianę zachodnią, tylko takiego, że tak powiem, płotu dookoła świątyni, która jest tutaj. I to, ta zachodnia ściana, to jest tylko to, co zostało ze świątyni. Po zburzeniu jej w 70 roku, Pliniusz jeszcze widział tą świątynię stojącą, kiedy odwiedzał Izrael. Także tutaj jest Jerozolima, miasto, w którym ja mieszkam już 13 lat. Jest wspaniałe i piękne, i ciekawe, i różne, i bogate, i biedne, i wspaniałe, i zwykłe. Mamy supermarket, który jest obleśny, naprawdę, i mamy wspaniałe stare miasto, które stoi 2000 lat, że jest niesamowicie ciekawym miejscem. Naprawdę w Jerozolimie czuję się, że jest to coś niesamowitego. Jest po pierwsze miasto trzech największych religii świata, monoteistycznych. Jest tam jakaś świętość w tym mieście. I tutaj dla kontrastu chcę pokazać Tel Awiw, prawda? Trudno powiedzieć, żeby tam można było znaleźć świętość. Nie nadaje jej świętości to, że dużo mieszka tam, bo bardzo dużo mieszka tam ludzi bardzo religijnych, tak zwanych ultraortodoksyjnych. Natomiast już przechodzę powolutku do tego ostatniego cudu, który widział Pliniusz w Izraelu, czyli do dnia, w którym się nic nie robi. Ja mieszkam w Izraelu 13 lat. Większość z tego czasu spędziłam z ludźmi bardzo religijnymi. Zaraz Państwu powiem, co to znaczy bardzo religijny. Większość moich znajomych, prawie wszyscy, rodzina mojego męża, to są ludzie religijni. Także ten szabas, którego ja w tej chwili na przykład nie przestrzegam, ponieważ mówię do Państwa przez mikrofon, który działa na prąd, jest czymś, czego musiałam się nauczyć. Czymś, co przyszło do mnie powoli. Na pewno Państwo jak sobie myślą o szabasie i o tym, że nic nie wolno robić, nie wolno zapalić światła i nie wolno gotować, nie wolno pracować, to brzmi to jakoś przerażająco. Szczególnie moja mama, którą zabierała na jakieś szabasowe kolacje do moich znajomych, nie wolno zapalić światło. O matko, zgasiłam światło w toalecie, co ja teraz zrobię? No i teraz oni całą noc nie mają światła w toalecie, tak? I nie wolno zapalić. Ile naczyń koszernych mama mnie rozkoszerniła, ponieważ moja kuchnia jest koszerna dla znajomych, którzy do mnie przychodzą, bo inaczej nie mogliby jeść. Jesteś rozkoszna i rozkoszerniona. Rozkoszna i rozkoszerniona, tak. Także ten koncept szabasu zabrało mi 13 lat, żeby go pokochać. Szabas, ja naprawdę kocham szabas. Nie dlatego, że ja go przestrzegam, ja zapalam światło, jadę samochodem, mówię przez mikrofon, nie zapaliłam świecy dzisiaj, ale nauczyłam się zrozumieć, o co tak naprawdę w tym chodzi i o tych wszystkich zakazach, których jest strasznie dużo. Jest na ten temat cała jedna księga Talmudu. Mój kolega uczył się na rabina i to jest całej nauki, to jest cały jeden rok tylko na szabas. I na te wszystkie zasady prawa halakhicznego, które się odnoszą do szabasu. Ja nazywam szabas bańką. Jeżeli jest się poza tą bańką, to tak właściwie nie wiadomo, co oni robią, o co im chodzi. No dobra, zgasiłam to światło. O co im chodzi tak naprawdę? Czy nie można po prostu z rodziną pojechać ze samochodem do parku? Nie wolno oczywiście jeździć samochodem. Kiedy się wchodzi do tej bańki, to dopiero wtedy wiadomo, o co chodzi tak naprawdę. To zajęło mi naprawdę parę dobrych lat, żeby zrozumieć to piękno. Zacznę od tego, że szabas jest przestrzegany przez tak zwanych ludzi religijnych. Jak Państwo sobie pomyślą, kto to jest człowiek religijny, Żyd ortodoksyjny, to sobie mogę wyobrazić, co Państwo myślą, jak Państwo sobie wyobrażają, prawda? Na przykład tak. To są hasydzi ci pierwsi, ci drudzy to są tak zwani Żydzi litewscy. To są ortodoksyjni chłopcy, to są ortodoksyjni panowie, to są ortodoksyjne dzieci, to też, to i to jest ortodoksyjna rodzina. Ten pierwszy Żyd, który Państwu pokazałam, ta pierwsza para hasydów, to są tak zwani Żydzi ortodoksyjni, ultraortodoksyjni, tak? W Izraelu są troszeczkę inne nazwy na to. Ci ostatni to są tak zwani modern ortodoksi, czyli nowocześni ortodoksi. Ale ci wszyscy ludzie, te wszystkie zdjęcia, oni wszyscy przestrzegają tych samych zasad szabasu. W ten sam sposób. Oczywiście ci trochę bardziej, ci trochę mniej. Ci może czasem powiedzą, no dobra, papier toaletowy, to już nie zdążyłam pokroić.
I to tak naprawdę nie jest wcale, że nic nie wolno robić. Można coś ugotować, można, i to też oczywiście jest pod przeróżnymi, bardzo malutkimi prawami, a może tutaj mogę dołożyć na przykład cytryny, do herbaty nie wolno dolać, bo się wmiesza ciepło z zimnym, już nawet nie pamiętam, ale coś tam innego można robić. Można pozamiatać, co najczęściej na przykład po kolacji trzeba zrobić i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest tak, że nic nie wolno robić. I teraz tak króciutko powiem, jak to wygląda. Zaczyna się szabas. Szabas tak naprawdę zaczyna się w czwartek wieczorem, ponieważ w piątek wieczorem w Jerozolimie, w innych miastach bardziej świetnych, na przykład w Tel Awiwie, nie ma tej atmosfery, nie ma, wszyscy robią co chcą, cały szabas wszystko jest otwarte, autobusy jeżdżą, w Jerozolimie autobusy nie jeżdżą, wszystko jest zamknięte, kilka tylko niegrzewnych restauracji jest otwartych, tak naprawdę miasto jest zamarłe, jeśli można tak to nazwać, ale z drugiej strony wszyscy po prostu chodzą na ulicę, wszyscy chodzą, wszyscy idą do kogoś na kolację. Jest to zwyczaj wspaniały, że wszyscy się zapraszają. Zawsze ktoś z kimś jeździ. Są jakieś grupy znajomych czy rodziny. Każdy ktoś z kimś jedzie, dlatego że wieczorem w szabas trzeba zjeść kolację razem. Czy jest się tym ortodoksem z bejsami, czy jest się taką zwykłą rodziną z mamą w spodniach i bez nakrycia głowy. W ogóle społeczeństwo izraelskie jest bardzo zróżnicowane. Od bardzo ortodoksyjnych do zupełnie świeckich, od Żydów aszkenazyjskich przez Żydów, którzy przyjechali z Afryki, od Żydów, którzy przyjechali z krajów arabskich. Są różne kultury, są różne kolory skóry, są Żydzi z Etiopii, są Żydzi, których znaleziono na przykład gdzieś w Chinach, jakieś plemię żydowskie zagubione, tam pojechali rabini i stwierdzili, że oni rzeczywiście żyją według zasad Tory i przywieźli ich do kraju. I ci ludzie dostali skośno, obcy dostali prawo przyjazdu do Izraela, tak jak każdy inny Żyd w Europie może sobie przyjechać i dostaje od państwa pieniądze i dostaje od państwa obywatelstwo i tak dalej, i tak dalej. Tak samo ci Żydzi gdzieś tam z Chin, czy gdzieś tam z, ile się nie mylę, z Peru przyjeżdżają zupełnie Indianie, bo okazuje, że wieczorami odmawiają modlitwy żydowskie, że przestrzegają szabasu i tak dalej, i tak dalej. Także to społeczeństwo jest niesamowicie zróżnicowane, natomiast jeśli chodzi o religię, nie można zliczyć, jak bardzo dużo jest przeróżnych stopni religijności. Właściwie tak trzy, że jest kilka takich podstawowych jakichś podziałów, natomiast tak naprawdę to wszystko zależy po prostu od rodziny czy od człowieka. Ja jeszcze trochę to przestrzegam, tego nie przestrzegam. Tutaj trochę, ja to już nie noszę takiej spódnicy, tylko noszę taką spódnicę. Dziewczyna ma perukę, albo ma tylko jakąś przepaskę, albo w ogóle nie ma nakrycia głowy. I dzięki też ubraniu można poznać takiego człowieka. Na przykład dziwne jest czasami, jak się widzi na przykład hasyda, który idzie z dziewczyną, która ma długą spódnicę, ale ma tylko sandały. Coś nie pasuje, ponieważ to jest jakiś kod. To ubranie to jest kod. Matka, która idzie z dzieciakami z czarną jarmułką na głowie, co znaczy, że są prawdopodobnie ultraortodoksyjni, a ona nie ma peruki, tylko ma jakiś materiał na głowie. Nie pasują do siebie, bo są trochę z innych światów. Także tych stopni religijności jest prawie tyle, co ile ludzi. Ale oni wszyscy tak naprawdę przestrzegają podstawowych tych samych zasad. Także jeśli ja mówię teraz Państwu, że ja jestem otoczona właściwie przez cały czas tylko przez ludzi ortodoksyjnych, ja mam na myśli ludzi, którzy wyglądają dokładnie tak jak Państwo w tej chwili. Tak, są ubrani, mają krótką spódniczkę, mają nie wytykam nikomu, mają nie mają nakrycia głowy kobiety, mężczyźni jednak będą mieli zawsze jakąś albumkę, większą, mniejszą. Ja też na ten temat przygotowałam wykład z koleżanką na National Geographic o po prostu jarmułce. Jest taki temat rzeka, okazuje się, o kolorach, o rozmiarach, o dlaczego, kiedy się nosi, kiedy się nie nosi. Także ci wszyscy ludzie czekają na szabas. Mamy czwartek wieczorem. Na drugi dzień w Izraelu nie ma pracy, ale dzieci idą do szkoły, więc rodzice mają wolne. Restauracje, kawiarnie są wypełnione ludźmi. Zaczyna się wolne. Czekamy na to, żeby było wolne. Ja myślę, że to też rekompensuje trochę to, że w szabas nie można nigdzie pójść do restauracji, nie można nigdzie pojechać, więc nie ma takiej naszej niedzieli. Ja byłam przez rok w Anglii i tam chodziłam po synagogi ze znajomymi, byłam z ludźmi w czasie szabasu, natomiast jeszcze była do tego niedziela. I później wtedy można było robić, co się chce. Natomiast w Izraelu nie ma tej niedzieli. Niedziela jest pierwszym dniem pracy. Także już zaczyna się powolutku wchodzić w tą atmosferę. Tutaj mamy czwartek wieczorem w bardzo religijnej dzielnicy, jeśli Państwo znają Jerozolimę, nazywa się Mea Shearim. I
podaje się tam w takich niesamowitych, ja tam chodzę co czwartek wieczorem, bo jest to coś niesamowitego, jest to takie po prostu przeżycie antropologiczne. Wchodzi się gdzieś po schodkach między, oczywiście to tam czarną długą spódnicę, czarne restopy, żeby mnie nikt tam nie zaczepił. Nie to, że mnie zaczepili, ale ja się lubię czuć tak jak oni i wtedy wszędzie można wejść. I gdzieś po schodkach na górze u jakiegoś właśnie, tak jak pani śpiewała, jakiegoś Josi Winterberg, robi się tak zwany czulet, czyli bardzo polskie takie coś, co kiedyś moja siostra musiała zjeść na kolacji szabasowej u mojej teściowej i powiedziała, że do dzisiaj jestem jej za to winna, bo jest to nie za ciekawe, wygląda okropnie. Jest to polskie jedzenie, polskie żydowskie jedzenie jest trochę takim jedzeniem biednym, po prostu opartym na ziemniakach, na fasoli, a mało mięsa. Jest też mdłe, słodkawe. Widać tam jednak tą biedę tych Żydów, którzy mieszkali w Polsce, w Niemczech, tutaj na terenach Europy Środkowej. Niemniej jednak niektóre są naprawdę pyszne. Może nie wiem, może je lubię, może mam jakiegoś konika. Czasami mamy po prostu w jakimś sklepie z papierosami, po prostu stoi taki i przychodzą sobie ludzie, biorą sobie tutaj, właśnie jestem ja, to jest mój kolega. I jak się Państwo zwrócą uwagę, to za nim stoi ortodoks, tak zwany ultraortodoks, a on jest też ortodoks, tylko, oj, przepraszam, tylko modern ortodoks, bo ma taką malutką jarmułkę, nie wiem, jak to Państwo widzą, ja nie bardzo widzę. Siedzimy sobie na ulicy z plastikowych kubeczków, jemy czulet, jest przepyszny i wtedy już zaczyna się, to jest 12 w nocy, tak? Wszystkie ulice są pełne ludzi, wszyscy już chodzą, nie do szabas, nie do szabas. Ale trzeba coś jeszcze zrobić, bo później nic nie można robić, tak? Na drugi dzień rano zaczynają się zakupy. Bazar, chałki, tutaj trochę takich zdjęć właśnie z religijnych dzielnic znalazłam i zrobiłam. Oczywiście to zupełnie nie religijne dzielnice, jest to samo. Wszystkie restauracje przyjmują ludzi, gości normalnie, a oprócz tego mięso z jedzeniem na szabas gotowe. Czyli można było już kupić gotowe mięso, gotowy ryż, gotowe ziemniaki. To najczęściej przy stole siedzi 20 osób. Tutaj też kawiarnie, pełniutkie kawiary. I bardzo często jest tak, że też kobiety siedzą w domu i gotują nawet szabas, ponieważ to gotowanie musi pozostać zrobione przed szabasem. I wtedy szabas przyjmuje się po zachodzie słońca dokładnie. Wszystkie gazety na pierwszej stronie zawsze piszą, o której godzinie dokładnie wchodzi szabas. To jest tam 19.06. Następny tydzień słońce zajdzie, później 19.07. I wtedy dokładnie zapala się świece, wtedy kobieta przyjmuje szabas. Tutaj widać mamę z dziećmi, albo dziewczynki też sobie swoją własną świeczkę, chociaż nie muszą, ale zawsze chcą, zapalają. Mężczyzna przyjmuje szabas dopiero, kiedy wróci z synagogi. Po modlitwie, to zwani kabala trzeba, czyli przyjęcie szabasu, która jest też przepiękną modlitwą, która mówi o tym, że szabas to jest panna młoda, którą trzeba przyjąć. Kiedy już w momencie, kiedy się przyjmuje ten szabas, wszyscy się odwracają w stronę drzwi do synagogi i się kłaniają i śpiewają: witamy cię, panno młoda, jesteś wspaniała, chcemy być z tobą, proszę wejść, bądź z nami. Natomiast w Jerozolimie szabas przyjmuje się 40 minut wcześniej, dlatego że to święte miasto, więc żeby przypadkiem nie było możliwości, że przez pomyłkę się nie zapali, dlatego 40 minut wcześniej się te świece zapala. Całe miasto wypełnia się muzyką z głośników. Niestety tych samych głośników, z których czasami słychać syreny przeciwbombowe. Najpierw jest jakaś piosenka, taka hasycka, a później jest taki długi dźwięk, który zapowiada, że już jest czas. Bardzo często jest tak w rodzinie mojego męża, że wszyscy biegają, latają, szybko, trzeba jeszcze pozamiatać. Właściwie nie pozamiatać, tylko trzeba na przykład odkurzyć, dlatego że odkurzacz potrzebuje prądu, bo nie wolno robić. Jeszcze to zrób, jeszcze to, jeszcze to, szybciutko, szybciutko, szybciutko. Właściwie czasami mówię, gdzie, o co mam chodzi? No, 3 minuty później sobie zapalicie te świece. Ja dopiero po paru latach zrozumiałam, co to jest. Rzeczywiście, jest coś pięknego w tym, że jest ta granica. Gdyby tej granicy nie było, to wiedziała, dobra, 5 godzin, wszystko jedno, dobra, w przyszłym tygodniu będę tego przestrzegać. Nie. To jest zasada, to jest godzina, to jest czas i koniec. I później się zapala te świece i nagle wszystko się zmienia. Zresztą ten szabas nazywa się Dniem Świętym, Kadosz. Dzień każdy inny jest dniem zwykłym, hol, a szabas jest Kadosz, jest święty. Trzeba mieć inne ubranie, czyste, białą koszulę. Trzeba, żeby stół był nakryty białym obrusem, żeby były zapalone piękne świece, które dają ten blask szabasowi.
Wszystko ma być piękniejsze, wszystko ma być lepsze. Jeżeli przez cały tydzień nie ma rodzina na to, żeby coś położyć dobrego na stole, to w ten szabas trzeba wygrzewać, wyskrobać. No, to jest pełno różnych anegdot i różnych opowieści, przypowieści żydowskich, prawda, z różnych takich książeczek z dowcipami żydowskimi o tym, jak ten Żyd chodzi i szuka tych pieniędzy, żeby kupić tych chałup, i które mogły być piękne, błyszczące i posypane sezamem, żeby kupić chociaż kawałek tego kurczaka, żeby było to mięso na tym stole, bo to jest coś uświęconego. No, następną rzeczą, którą się robi, to jest właśnie ten stół szabasowy, przy którym zbiera się cała rodzina. I tam odbywa się taka mała ceremonia, która się nazywa kidusz, czyli uświęcenie. Bierze się kielich wina, chałki i ojciec najczęściej domu, albo ktoś, kogo ten ojciec z domu zaprosi, żeby to zrobił, co jest wielkim zaszczytem. Niektórych tu bardziej, tych mniej ortodoksyjnych, super modern, ortodox, light, jeszcze nie wiem jaka nazwa. Często się prosi też kobiety o zrobienie tego. I wtedy robi się, to już znaczy uświęcenie, uświęca się ten posiłek. Wszyscy siedzą i zawsze siedzą. Jak do mnie dzwoni, ktoś mówi tak, no to gdzie jesteś wieczorem na szabas? To znaczy, gdzie jesz na szabas? Nie ma tak, że ja będę gdzieś w szabas, czy będę siedzieć w domu. Gdzie ja jem w ten szabas? Gdzie ja jem później rano, bo jeszcze rano, następnego dnia jest następny posiłek. Ale ten wieczorny posiłek jest najważniejszy. Zresztą każda wielka uroczystość, która ma jakiś związek z rodziną, śluby, pogrzeby, nie wiem, bar mitzwa, obrzezanie, zawsze zaczyna się od tego kiduszu, tego uświęcenia, tej uroczystości, tych ludzi, którzy siedzą przy tym stole. To jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, że ponieważ ten szabas jest tą bańką, w której nie można wyjść, to ta cała rodzina musi siedzieć razem. I ta cała rodzina siada przy stole. I te dzieciaki wszystkie siadają w białych koszulkach, siadają wszyscy razem i ten ojciec uświęca tą okazję bycia razem. To są przedstawione prace, te 39 prac, których nie wolno robić, z tego pochodzą różne inne prace, o których mówiłam. Na przykład sianie, oranie, zapalanie ognia. Zapalanie ognia, nie wolno zapalać światła, nie wolno używać niczego, co jest z prądem, nie można prowadzić samochodu. Budowanie, gaszenie ognia, tak samo nie wolno robić. Zawiązywanie na przykład sznurka, nie można robić warkoczy, to też nie wszyscy przestrzegają. Nie można budować, na przykład dlatego religijni nie chodzą z parasolką, jeżeli pada deszcz w szabas. Dlatego, że nie można budować, a otworzenie parasola to tak jakby jest budowanie. Następną rzeczą taką małą, kto z Państwa wie, co to może być? Coś, co się używa w szabas. Płyta grzewcza, dobrze, bardzo ładnie. Nagroda, dwie płyty Pan dostanie. Nie przywiozłam nic też. Wszystko to na prezent idzie tam po twojej. Teraz tak, jak to się mówi? Żydzi są bardzo mądrzy. Tak? Zawsze się strasznie chełpią tym, że dostają wszystkie nagrody Nobla, że są zwycięzcami wszystkich, nie wiem, konkursów na świecie. I to wszystko, co ich, że tak powiem, ogranicza, określenie uważam się, że ogranicza, to jest to się nazywa prawo halachiczne. To jest naprawdę prawo, tak naprawdę. I jak to w prawie? Są kruczki, tak? Można to obejść. Więc to zrobili mądrzy Żydzi. Wymyślili sobie różne fajne rzeczy, które pomagają im w tym, jak przejść przez ten szabas wygodniej, ale żeby to było dalej zgodne z prawem. Jest nawet taki instytut pracy nad tym, gdzie pracują inżynierowie razem z rabinami. Najczęściej są to inżynierowie, którzy są też rabinami. I wymyślają różne fajne rzeczy, które pomagają w przejściu tego szabasu, jak na przykład taką płytę, na której stawia się gotowe już jedzenie, które się zrobiło przed szabasem i podłącza się do takiego zegara na czas. I ta płyta się nagrzewa od 12 do którejś tam i od 7 do 8 i coś tam i tak dalej. Woda grzeje się w takich termosach, także nie chce zrobić herbaty, to nie trzeba włączyć. Wszystkie światła zapala się, a łazienkę będę używał cały szabas, to tam dostawiam światło. W lodówce trzeba zgasić światło, jakby tworzę lodówkę, no to przecież już zapala światło. I wyłącza się telefony. Wyłącza się telewizor, wyłącza się wszystko. I wtedy ojciec robi tutaj takie małe, nie najlepszej jakości zdjęcie, które tak bardzo mi się podobało, dlatego że jest takie światło na środku. Z tego stołu wychodzi to przepiękne światło. I wtedy ta rodzina nagle ma czas dla siebie. Nagle nie trzeba wysłać SMS-a do kogoś. To też jest zabronione, żeby w ogóle robić jakieś interesy w czasie szabasu, albo rozmawiać o interesach, które będą jutro. Ta granica, którą oznacza prawo halachiczne, powoduje, że jeśli się wchodzi w tą
matkę, nie wolno z niej wyjść, ale w niej, w środku jest coś pięknego. Nagle rodzice wychodzą z dziećmi na spacer. Nagle siedzą, jeżeli jest zimno, siedzą w domu i grają w Chińczyka. Bardzo często w rodzinie mojego męża jest tak, że ojciec, to moi szwagrowie, wyciągają słoik cukierków, dzieciaki siadają dookoła, a on zadaje różne pytania na temat tego, co było ostatnio w torze. Nie chcę oczywiście tutaj porównywać, mówić, kto jest lepszy, kto nie jest lepszy, ale mnie to bardzo wzrusza za każdym razem, jak bardzo właśnie te zakazy, które na początku wydawały mi się absurdalne, zbierają tą całą rodzinę razem na ten jeden dzień i nie można włączyć tego telefonu, tak naprawdę nie chcę go włączyć, dlatego że to jest ten jeden dzień. Właśnie dlatego, że jest to zabronione. Także ja pokochałam czapas, chociaż ja czapasu nie przestrzegam, ale jednak siedzę w domu, nigdzie nie jadę, czasem gdzieś tam pojadę, ale tak naprawdę cieszę się zawsze tą rodziną, cieszę się znajomymi, którzy zawsze do mnie przychodzą, nigdy nie jestem sama. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jestem wdową i w tej chwili jestem sama z dziećmi. Tak naprawdę nigdy nie jestem sama, bo zawsze ktoś mnie zaprasza. Zawsze do kogoś się jeżdża. Jeżeli to jest dalej, to się na cały szabas. Jedzie się 25 godzin. Nie zawsze jest tak fajnie, ale jak się kończy szabas wieczorem, po zachodzie słońca, jest następny mały, już kończę. Zaraz Państwo będą mogli pójść coś zjeść. Następny mały ceremonia, która nazywa się Avdela, słowa Leavdil, czyli rozróżnić. Ceremonia, która rozróżnia dzień święty od dnia zwykłego. Zaczyna się nowy, zaraz po tej ceremonii, ludzie odłączają telefony, dzwonią, zaraz przychodzą różne SMS-y, gdzie się spotkamy, co robimy, włącza się telewizję i ta świętość tego szabasu jest tak ogromna, że nie można tak po prostu powiedzieć, już się skończyło. Dobra, to idziemy dalej. Nie. Trzeba się zatrzymać, zapalić świecę, nalać wino. Swoją drogą, to wino, chleb, to jest coś, co przejęliśmy do mszy świętej. Dzielenie się chlebem, zapomniałam jeszcze powiedzieć o tym, że akurat znalazłam coś, żeby to powiązać z przeciwwewnętrzną atmosferą. Dwie chałupy, które się kładzie na stole, a później się je kroi, błogosławi się je, obmywa się rytualnie ręce w zlewie, siada się do stołu i ojciec błogosławi ten chleb i później dzieli się z tym chlebem i daje każdemu jeden kawałek chleba od najstarszego, najpierw on, później żona, a później od najstarszego do najmłodszego. I jest to po prostu dzielenie się naszym opłatkiem. Ja to przynajmniej tak widzę. Ja kocham dzielenie się opłatkiem. Uważam, że jest to z najpiękniejszych tradycji, której nie ma w wielu krajach. Natomiast tutaj musimy zatrzymać i zrobić jakąś ceremonię, żeby powiedzieć, kończymy. Jest tam przepiękne błogosławieństwo, które mówi: Panie Boże, wspaniały, jedyny i tak dalej, i tak dalej. Błogosławimy Cię za to, że rozróżniasz między świętym a nieświętym, a zwykłym. I dopiero wtedy można zacząć ten dzień. I przeżyło się coś wspaniałego. Nie wiem, ja jestem naprawdę zakochana. To tak mało. Tak jakbym na każdy temat mogła